No. Dzień dobry Państwu, Darek Darecki, zwany no. Cholery. No proszę Państwa, niestety jesteśmy na rurach, szczurki latają. To jest synek, łobuz, trochę zmęczony. Witam. Bo gdyż żeśmy całą noc latali, za puszkami. Puszek to mamy, o, puszek, butelek, kabelków. Tylko niestety dzisiaj jest ta cholerna niedziela. Jak to śpiewał Piotr Franceski, ta ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Co dzisiaj jest? Mecz Polska-Holandia. Stawiam na Polskę, że wygrają 1-0. Lewandowski niestety nie będzie grał, gdyż jest kontuzjowany. Ale proszę Państwa, nie na Lewandowskim. Ja sobie zadaję Polski, nie? Jest Grosik. Grosicki, nasz piłkarz z Pogoni Szczecin. O, Pogoń Szczecin. Nie? Synek, nawijaj. A nie siedzisz jak... Łukasz się budzi dopiero. Ja ci powiem takie co. No. Nie tylko jest Lewandowski. Mamy jeszcze Piątka. A jak? El Pistolero. A jak? Jak to się mówi? I mamy jeszcze Pawłowskiego. A jak? I Szczęsnego na bramce, nie? No. I Rękustury. Przede wszystkim. A jak? Szczęsny na bramce. Jak Tomaszewski zatrzymał Anglię. No. Tak Szczęsny zatrzyma Holandię. I Szczęsny zatrzymał Walię, nie? Bo gdyż w barażach, on obronił rzut karny, tak, nie? Tak, tak. Już to cholery jedne. No mówię ci, Pako, cały ten odświeżacz wywalił. Widzę, tu. Człowieku, napieprzałem na sufit, bo gdyż to opada, nie? Mhm. Ty nie wytępisz tego cholerstwa. Tak jak tych szczurów nie wytępisz. Ale wejdzie. Flaga Polski jest, jest. Papież nakrylony jest, jest. O, wszystko tu będzie. Tylko jeszcze Piotka trzeba zawołać, żeby mecz był. No. Będzie Melina. O, tu o 15? Tak. O. No bo jeszcze się przypucować do Pitra. Peter, dawaj tu, kurwa, masz, przepraszam. Łyczka. Nalewkę. No właśnie. Ale sam powiedział, że będziemy oglądać mecz, nie? Tak. O Jezu, wysłuch się będzie działo. Będziecie w... Pomieścicie się? Tylko tak o, będzie cisza. O gdyż ostatnio... Ty... Jeden pan z drugim panem... Tak zaczęli się kłócić... Jeden przez drugiego. Tu. Ja tak o, panowie, cicho, jasna cholera. No i podjechała. Policaj. A co tu się dzieje? No i nic, spokojnie. Dostaliśmy cynk, że wy tu panowie pijecie i za głośno rozmawiacie. Ja tak o, szefunciu, niech pan zobaczy, bo tu nie ma żadnego alkoholu. A że głośno gadają pod tych dwóch panów. A co, nie można głośno gadać? Na ulicy? Ale widzisz, idzie taka jedna z drugą. O! Pijaki, alkoholiki, już mordy drą. Dlatego ja mówię, panowie, spokojnie. Tu. I znowu to samo. Ja mówię, Jezus Maria, tego powiedziałem tak o. Niech przestaną, bo tutaj za dużo ludzi się, kurwa, za zaproszeniem przychodzi. Ty, to ostatnio zacząłem szczyt. Najpierw synka. No. Później Jasia. A ten mówi do mnie, ty, a weź mnie obetnij. Ja mówię tak, o, ty się w ogóle nie odzywaj. Nie lubię takich, kurwa, rzepów. To jak się przyczepi, to... No, jak się przyczepi, to leci, jak, kurwa, to proszę, rzep do psiego ogona. Jak pies za suką.
No i się ostatnio tu przyszedł, mówi głodny jestem. Mówię, dobra, daję mu jedną kanapkę, daję mu zupę, mówię, masz łyżkę. A po co mi łyżka? Ty, pierdzielił trzy posiłki i tak o, jeszcze jestem głodny. Ja mówię, człowieku, to ja przez kurwa, zaprosiłem tydzień tyle nie jestem, co ty. Zjadłeś w ciągu pół godziny. Głodny jestem. Boże kochany. No wkurwiam, zaprosiłem kurwę ten człowiek, no. Nie lubię takich kurwa ludzi, co latają jak... Że... Dobra, na chuja się zdenerwuję. Daryka. Co? Ale nie przyjmę. No? No bo mnie to wkurza. Nie przeklinaj, bo to nie ma ceny. O biedny Grzymula, ty, biedny Grzymula wszystko załatwi, bo by ci serce oddał. Dobra. Nie, ja ci powiem, a taka wsza, bo ja to jest powiem, wsza. Ale nie, ja ci powiem, że Grzymula to jest Grzymula. On co mnie widzi? Siedzi? Chodź. Mówię, co jest? Masz, napij się. Jimmy, to jest Jimmy. Jimmy. Powiedziałem, nikt nie powie na jego z... Nie, Grzymula to jest... Wiesz co? Ja ci powiem, że Grzymula... Jak się denerwuje, to... On niby, wiesz, tam te swoje bogowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale on jest mądry chłopak. I żebyś wiedział, jest bardzo inteligentny. On jest mądrzejszy niż Peter. Ktoś myśli, że o, siedzi... Tak. Wesole! Jest tak inteligentny facet. A widziałeś, a jak rysuje rysunki? No. Człowieku. On jak ci narysuje samochód? Samochód ci narysuje. No. Człowieku. To ci powiem, że nawet sam Peter powiedział, nie? Że on dawał projekty samochodów do Peugeota. O, nie słyszałem o tym. No. Oła, oła. Człowieku, jak ja zobaczyłem tego jego rysunki, przecież jak, za przeproszeniem, ale ci powiem, jak on mi Maryję narysował, Maryję. Człowieku, ja mówię, no nie wierzę. Mówię, nie wierzę w to. A on mi czarny na biały. Mówi, masz Maryję. Człowieku, no tak. Nie będę przeklinał. Ale tak odpicował normalnie obraz Maryi, że Matejko się chowa. Człowieku. I zobacz, on niby... Dobra, on sobie tam... Jak to się mówi, wiesz? Zązole, świrole, nie? Zaciągnie tam sobie, wiesz, nie? Tego macha. Szmatki. Ale człowieku... Nie powiesz. Dobra. On... Z tego, co mi mówił Peter, żacha 17 lat. Ale zobacz, jak jest mądry. On jest inteligentny chłopak. Mówi, idę pana Lewkę. Kurczę, nie łapię. Brak magnezu. No dobra, nie ma go godziny czasu, ale po godzinie wraca. I wraca po godzinie czasu, a poszedł pan Lewka. A wraca po godzinie czasu, a on z trzema nalewkami. No. Można? A jak? Gdzie miał tylko na jedną nalewkę. A po godzinie czasu przychodzi z trzema.
Umie mnożyć. Dlatego ten symbol tak lata za nim. Nie, bo wiesz, o co tu chodzi? Bo go znają. Ja mówię, cymbał. Ale mówię, no. Ja wiem, ale bo dźmy go znają, nie? I jemu zawsze dadzą. Bo jego szanują. No. Przecież on ma kolegów tu wszędzie. Tak. On pójdzie do baru. On pójdzie tam do drugiego baru. Ty, i mu kawki zaparzą. I mu jedzenie dadzą. No, dobra, nie powiem, no czasami źle robi, bo jak jest niedopity, a dostanie, wiesz, normalnie jedzenie na wynos, nie? No. Spróbuję kawałek. Nie. Woli iść na Bema, nie? I wek, nie? I on woli iść do swojej restauracji. O to chodzi. O jest moje cholina. I tam nawet... No przecież ja ci mówię. Filety. Surowe, nie? No. Cię patrzą. Niam, niam. I filety surowe, ty ja mówię. O. Surowe mięso. Ja... Dźmula, to nie lepiej zrobić sobie nawet na ognisku. No i to. Mówi, bardzo dobre. Bo ja pamiętam, jak jeszcze hurtu nie było. Mój dobry koleżka Wojtek. Były Chińczyki. Takie budki, nie? Co ty masz narysowane na tej bluzce? Wiesz, o co chodzi? Wiem. No. I ty. I tak o. Jesteś za legalizacją. A jak? Przyszedł Jimmy, jeszcze go tak nie znałem, nie? I tak o, podchodzi. Panowie, dacie na jakieś piwo? A Wojtek, mój dobry kolega, taki jest, że on zawsze da, nie? Dał mu tam na piwo, usiadł, jeszcze tak Jimmy'ego nie znałem, jak teraz, nie? Pije te piwo i tak, jak tu Jimmy, to swoje modły tego. A się patrzę, mówię, to zobacz, to później. Kiedy to później tak Jimmy'ego poznałem? Ja powiem, że tak o, nie dam złego słowa na tego człowieka powiedzieć. Bo jest tak inteligentny facet, że... A to, że tam są zole... A Wojtala jaki jest? No. Nie chce mi się gadać. A sypia tutaj, czy... Tak. Słuchaj. Mówię, widziałem dzisiaj. Jakie jaja. Wychodzę, patrzę. Nie ma kurtki, a nie ma cucha. No co z jasnej cholery? Krzyczę. Darecki znalazł łańcuch. Ja mówię, no to idę do Aksią kupić dwie kłódki, nie? Mhm. No to kupiłem dwie kłódki. Ten łańcuch zrobiłem tak, tak. I tak o, śpimy tutaj. I tak o, Darek! Jesteś? Ja mówię, śpię, daj mi spokój. Otwórzcie te drzwi. Ja mówię, nie chce mi się wstać, bo jestem zmęczony. Wy takie. Ja mówię, o człowieku, ty masz szczęście, że ja jestem zmęczony. Bo bym ci dał wy takie. I tak o. Masz kluczyk? Ja mówię, ja mam, ale ty nie masz. I nie będziesz miał. To debil obudził mnie dzisiaj, czekaj, wczoraj w nocy, bo mi się dwójki zachciało. Ja mówię, to idź tam z tyłu, człowieku, bo nie mam siły. To daj mi kluczyk. Ja mówię, ni cholery. Ja ci nic nie dam do ręki. Chyba, że. Wiadomo, o co chodzi, nie? No kurwa, no, za przeproszeniem. Pako, jak można w ciągu tygodnia 5 latarek przypierdzielić?
Czy można. Idziemy, śpi na ławce. Ja mówię, wstawaj. Tak wstał, że się wywrócił. Ja mówię, zapierdzielę na rury spać. Mój synkiem idziemy na misję. Ty, przepraszam. Na zdrowie. Czapka leży. Ja tą czapkę położyłem na tym. Przepraszam, na ławce? Nie, na zdrowie. On przychodzi tak o. Kurczę, czapkę zgubiłem. Ja mówię, co? Ty niedługo przyjdziesz z głową pod ramieniem i powiesz, że głowę nie mam. No bo taka jest prawda, no. No ma chłop, umie gubić. Może. Ale ty, albo... Albo oddaję. No nie wiem, no jak można w ciągu tygodnia 5 latarek przypierdzielić? Wiesz, to też nie było jakieś drogie, co nie? Nie. Ale co? To nie chodzi o to. No to mu wymieniał na piwo, no. No to wymieniał na piwo i już. Na pewno sprzedał. Na bank. Wziął i na piwko sobie. Ale na bank sprzedał, wiesz. Pako, słuchaj. Wiesz, o co chodzi? No bo... No... Dobra. Kto ci taki normalny człowiek zgubi w ciągu tygodnia 5 latarek? Nie wiem, mi się wydaje, że on normalnie brał. Dobra, dajcie na piwo, trzymajcie latarkę. No. Wiesz, o co chodzi? 5 piwek było? Ty, on jeszcze mówi do mnie tak o. A na kaca alkoholik co, co nie odda? No powiedz, ja. Darek, wszystko kurde. No ja. Za browara. Ale ty słuchaj, on mówi do mnie tak o. Darek, byś mi latarkę załatwił. Ja mu tak o, ty słuchaj. A wiesz, gdzie jest Aksion? No to się idzie, się kupuje, nie? Nie, no muszę powiedzieć, kurwa jego mać, przepraszam. I tego tak o... Minus 5 zł. Ja mówię, przestań stękać, bo mnie szlak trafi. A już tego gadania przez sen, a lepsze to jest tak o... Z Jimim go położyć. Co? Z Jimim by go położyć, to by ten swoje, ten słuchaj, swoje. On do Jimiego to się chowa. Jimmy jest taki, a on jest taki. Może o, taki o. Gdzie jest but? Gdzie jest but? I cały czas ta gadka. Jestem buty. Jestem buty. Idę tam. Może załatwię coś. Może coś wydzierżę. Idę na kipy. Ja mówię do synka, patrz. Już idzie na kipy. Przyjdzie albo pod wieczór, albo za dwa dni. Przychodzi ty, taki narąbany. Ja mówię, z czego ty się kukuryku śmiejesz? Idę spać. Nie mam siły do tego klienta bez kitu. Nieraz mi go tak żal, a nieraz bym tak liścia mu wywalił, że... Aj, chuj. Przepraszam. A nie mam... Na cholerę się tak nakręcam. Bo mi szlak trafia. I cały czas jak idzie, to ten karton, no. Ten karton sobie założyłem, żeby wiatr nie wiał, nie? Mhm. Na trzy sznurki były. Został tylko jeden. Idzie. Tak. Waszyć mi. Ja mówię, to se... Kurwa, kup dwie baterie, wsadź se w dupę i świeć oczami. Nie, no naprawdę, nie mam siły do tego klienta, on mi tak denerwuje, że szkoda słów. Melina, melina, melina. Także dzisiaj Polska wygra 1-0 z Holandią. I Grosik strzeli bramkę, dlatego, że jest ze Szczecina. A ci powiem, że... No? Co? Zobaczysz? Na Buchmacherach. Alu. Na Buchmacherach było. Ty. No 9 zł na Polskę. A złoty 30 na Holandię, ty. Przesadzili. To. Jak to w ogóle jest możliwe, ty? Przecież to wiadomo, że Holandia jest faworytem, ty. No logicznie. Czy to nie ma opcji? A ja tak myślę, że 1-0 będzie z Holandii. No chyba. No dobra, że... lewego nie ma, bo jest kontuzjowany. No. Ale jest jeszcze Piątek. No. El Pistolero, jak to się piątek, mówi. Piątek, Piąteczek, Piątunio. Tak jest. El Pistolero i
jest jeszcze młody Pawłowski, nie? No i Grosik. No Grosik to jest w szczególności, nie? Kapitan, tak? Kapitan. O. Tak, bo on przejął tą opaskę kapitana od lewego. Przejął Grosik. Ale dobra, ale... Wiesz... Jak to się mówi, młodziaki będą chciały się wykazać, nie? No. Pawłowski będzie chciał się wykazać. Bo Milika też nie ma. Bo gdyż nie wiem czemu w ogóle nie został powołany. Nie zmieścił się. No ale patrz, jak był ten debil, trener portugalski, dlaczego Grusika nie wołał? Sousa. No, dlaczego Grusika nie powoływał? Nie wiem. Brak miejsc. Ale ja ci powiem, że trener trenerowi nierówny. No. Bo Sousa, ten Portugalczyk, nie? No. On stawiał na Mouradu. A Milik już też ma kodę, jak to się mówi, zaproszenie. Ale doświadczenie, nie? Dobra, ale wiesz jak jest Milik. Milik raz ma tak, a raz ma tak. Co? On tak gra, wiesz, pół na pół. Mhm. Jeden sezon, lipa, nic mu nie wychodzi. O, przepraszam. Nic mu nie wychodzi. Przepraszam, przyjęło się. A drugi sezon, jak leci, to już leci. Dobra, a kto był? Tak samo jak, pamiętasz, te zwycięstwo? Co mi chora tak odbija się? Pierwsze w karierze zwycięstwo z Polski. Niemcami. Z Niemcami. No, Milik i Mila strzelili. 2-0. Bramki. No właśnie, Milik i Mila. Mhm. Wreszcie Polska wygrała z Niemcami. Tak, a nigdy nie mogliśmy z nimi wygrać. Mhm. To tak samo, jak jest mecz Niemcy, kiedyś był RFN Włochy, teraz Niemcy Włochy. Nigdy Niemcy nie wygrali z Włochami. Nigdy. Czy 82 rok, finał. RFN Włochy. Włochy wygrały 3-1. Później jakieś tam były też mistrzostwa. Co jeszcze, czekaj, we Włoszech grał ten, Balotelli. Ten muzyk taki z irokezem, nie? Mario Balotelli. Jak pierdzielną bramkę. Człowieku, to myślałem, że zwariuje. Jeszcze zdjął koszulkę. No jak sędzia podlatuje. I żył ta karteczka. Jeszcze nigdy nie pamiętam, żeby Niemcy wygrali z Włochami. Po prostu tak już jest. Tak samo jak i Polacy nie mogli wygrać z Niemcami, nie? Ale dało radę, dało. No także teraz panowie. To tak samo jak... Państwo pije za Polskę. Że ja będzie 1-0. Ja ci powiem, nie? Ale będą jaja, nie? Ja ci powiem. Jakby wygrali. Ja ci powiem, Darecki. Nie zapomnę jednego meczu. No, nawijaj. No co jest? Brazylia. A, Niemcy. Ile? 7-1? 7-1. Ale im dopieprzyli. Ja gdzie, myślałem, że Neymar... Ale gdzie Brazylia była... Gdzie Brazylia była tym? Ja, ty smary, co to idzie? Idzie na żół. Co to? Czekaj.